Harbi, możesz mi zrobić zdjęcie? Chciałabym, żeby mój chłopak zobaczył, jak wygląda nasze życie na statku. Mówiłam ci, że Tyler idzie do Princeton? Tylko jakieś 10 razy. W zasadzie 11. Ashley, naprawdę myślisz, że Tyler uwierzy, że tak ubierasz się na co dzień? O, skarbie, masz rację. Gdzie mój diadem? O. Czy myślałaś kiedyś o tym, że Tyler mógłby cię zdradzić? Wiesz, co się mówi o tych dziewczynach z uniwersytetu. Co? Że są głupie i zarozumiałe? Nie, tylko że są naprawdę bardzo dojrzałe i wyrafinowane. To jakaś wyjątkowo głupia opinia. Tyler jest mi całkowicie oddany. O, przypomniało mi się, że miałam właśnie do niego dzwonić. Skarbie, przyjmij to najmilej jak możesz. Wyjdź. Halo? Czy to czwórka, pokój Taylora Wentwortha? Możesz chwilę zaczekać? Oczywiście. Ashley? Tyler, co to za dziewczyna odebrała telefon? Dobrze, już siadam. No to ja lecę na bazar zrobić parę zakupów. A wy bawcie się dobrze w Indiach, tylko nie idźcie w moje ślady. I uwaga na przyprawy. Widzisz, Jimbo? Indyjska chili. Najostrzejsza na świecie i ja zjadam dwie. Dobrze, widzę twoje dwie. Przebijam i jeszcze trzy. Dobra, widzę twoje pięć i przebijam. Jazda! Czujesz coś? Nic za nic. Wypiję więcej wody niż ty. Powariowali. Jaki zakład czy to? Na pewno któryś za chwilę pęknie. Na czym właściwie polega to ich współzawodnictwo? Zdaje się, że wszystko się zaczęło, kiedy Jimmy wygrał z Seanem w jakimś konkursie na Samoa. Tak, ale uważam, że moim zdaniem sędziowie byli nieobiektywni. Słuchaj, mogę cię pokonać w konkursie mokrego podkoszulka wszędzie, gdzie chcesz. Na każdym kontynencie, zawsze. Tak? No to udowodnij. Bardzo chętnie. Dobra. I naprawdę odbiło. O nie, nie potrafiajcie się. Nie wierzę. Trochę za blisko. Proszę. Dziękuję. Co? Daj to. Chodzenie po rozżarzonych węglach, co wy na to? Po rozżarzonych węglach? Coś takiego w życiu. Ty nie? A ja przejdę. Co? To ja też. Zrobię to lepiej niż ty. Słuchajcie, obaj możecie. Ale najpierw musicie ukończyć krótki kurs, który będzie prowadzony przez znanego specjalistę. Nie ma sprawy. Tak, jasne. W porządku, a więc chcę was widzieć o 14. O 14? Tak, tak. Niepotrzebny mi żaden głupi kurs. A mnie potrzebny? Jasne, że nie. To znaczy, no wiesz... Nie musisz wszystkiego małpować. Jasne. Szykuj dla mnie te węgle. Poradzę sobie lepiej od ciebie. Stopy służą do chodzenia. Lody, ćwiczenia sportowe? Coś tu nie gra w tym obrazku. Zawsze muszę jeść, kiedy jestem przygnębiona, a kiedy jem, tyję, więc gdy ćwiczę jedząc, wszystko gra. Dlaczego jesteś przygnębiona? Tęsknię za domem. Nie, twoje oczy mówią co innego. Twoje oczy mówią, że zerwałaś z chłopakiem. A skąd wiesz? Kiedy ma się trzy siostry, trzeba się nauczyć dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze, rozpoznawać ich tragedie miłosne. A po drugie? Dawać jedną odpowiedź. Nie. Nie wyglądasz grubo w tej sukni. Tyler właśnie mnie zawiadomił, że zabiera moją największą rywalkę na jakiś piknik. A więc musiałam z nim zerwać. No cóż, zawsze kiedy któraś z moich trzech sióstr przeżywa... tragedię miłosną,
Stosuję mój sprawdzony trzystopniowy program ratunkowy. Naprawdę? Jasne, nazywam go program Alexa leczenia złamanych serc. Ciekawe. Obawiam się, że mnie by to nie pomogło. No to chodź, coś ci pokażę. Krok pierwszy. Sposób wychodzenia z frustracji. Uważaj. Patrz. Widziałaś? Teraz ty. Nic z tego. Bo na pewno ciągle myślisz, że ta twoja rywalka lepiej wygląda w samochodzie Tylera niż ty? O, to nie było fair. Spójrz w te ciemnobłękitne oczy. One sprawiają, że dziewczyna pragnie tylko... O! Zdaje się, że miałam w niego trafić, prawda? Tak, czekaj. Pozwól. Dobrze. Wspaniale. Tak. Brawo. Sadanama, 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 sadana. Wasze przygotowanie jest zakończone. Sztuka chodzenia po ogniu wymaga zmiany waszego ego na energię życiową. Jesteście wszyscy gotowi do chodzenia po węglach. Hej, przepraszamy za spóźnienie, ale wyobraźcie sobie, że można zabłądzić również w Indiach. Oczywiście. No to zaczynamy. Sadanama, sadanama, sadanama. Ja przejdę się po tym tyłem. A ja zatrzymam się w środku i chwilę się zdrzemę. Tak? Tak! Tak, tak! Jesteście gotowi? O, tak, gotowi. Tak, guru, zaraz coś zobaczysz. Co ty na to, kolego? Niezły grill, ha? Salami z bułką. Raz, dwa, trzy, start! Odsuńcie się trochę, chłopcy. Przeszło. Tchórze. Do końca pozostała minuta. 5 punktów. Niebiescy 30. Hej, hej, hop. Cofam się, zwód w prawo, zwód w lewo. Thompson wolny w strefie końcowej. Rzucam piłkę. I koniec, koniec, koniec. To było naprawdę fascynujące. Chociaż nie miałam pojęcia, o czym mówiłeś. Czekaj. Dobra. Do zamknięcia sklepu są 2 minuty. Idzie ostra wyprzedaż butów. Niebieska szóstka w sam raz dla ciebie. I została tylko jedna para. A tu przed sobą widzisz parę klientów. Chcą kupić te pantofle. Muszę je mieć! Podbiegasz do sprzedawcy, chwytasz je, płacisz i w tej chwili słyszysz głos: sklep zamknięty, 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 zamknięty. Dzięki tobie poczułam się dużo lepiej. To wszystko w ramach programu. No, a trzeci punkt? A trzeci... Powiem ci jutro. Krok numer 3. Poznaj coś nowego.
Moja mama nigdy nie uwierzy w to, że chodziłam po ogniu. Ja mojej nie powiem, już ją słyszę. Dobrze, chodź sobie po ogniu, ale najpierw pójdź do biblioteki i oddaj książki. Z czego się śmiejecie, chłopaki, co? Z tego, że stchórzyłem na ścieżce z węglem? Nie, Ed opowiedział kawał. Ed? Ed nie jest dowcipny. On nie zna żadnych kawałów. Co jest śmiesznego w Edzie? Co? On cię rozbawia? Dla twojej rozrywki? Myślisz, że jest śmieszny? Co? Hej! Hej! Zachowujesz się jak wariat. Zachowuję się jak wariat. No to powiedz mi, dlaczego znalazłem to dziś na drzwiach mojej sypialni, co? To myszy i ludzie. Tak, tak, właśnie. Czy to jakieś kpiny z mojej męskości? Nie, to jest temat naszej dzisiejszej lekcji. Słuchaj, Sean, to nic wielkiego. My wcale gorzej cię nie oceniamy. Prawdę mówiąc, dawniej też nie ocenialiśmy cię wysoko. To musiała być uprzejmość z twojej strony. Nie martw się, Sean. Nikt nie ma zamiaru naśmiewać się z ciebie. Dziękuję wam. Doceniam to, naprawdę. Tylko, że... No dobra, Nigel. Dla mnie specjalna, podwójna porcja. Tłuczone ziemniaki, kurczak pieczony, ty... Kurzu! Nigel, przestań w tej chwili! Czy ty, Jamesie Farrell, bierzesz sobie tę bajeczną cizię za żonę? Jasne. Widziałeś gdzieś taką drugą? A czy ty, bajeczna ciziu, bierzesz tego chłopaka za męża? Ja... Chwileczkę, przepraszam. O, cześć. Ja nie, ty tchórzu. Nie wiem, kiedy ostatni raz bawiłam się tak dobrze. Świetny jesteś w tych indyjskich ciuchach. Tyler nigdy by czegoś takiego nie włożył. Jedyna rzecz zagraniczna, w którą się ubrał, to samochód. O, a te zaraz wyrzucę. Trudno uwierzyć, że zerwaliśmy. Tacy byliśmy szczęśliwi. Jasne, przecież nikt nie robi sobie zdjęć w złych momentach. O, jesteśmy przyjaciółmi. Cyk. Nie twoja wina, moja. Cyk. O, poznałem kogoś innego. Klap, klap. A dlaczego moja karta jest wyczerpana? Cyk. O Boże! Rany. Nie byłem taki nakręcony od czasu finałów stanowych. Czy przed wyprzedażą w Bloomies? Zaczekaj. Halo? Ashley? Tyler, wiesz, że wszystko skończone. Możesz już do mnie nie dzwonić. Ashley, to był wielki błąd. Co? Tak naprawdę myślałem tylko o tobie. Naprawdę? Jesteś dla mnie jedyna. Kochasz mnie, prawda? O, jakie to miłe. Kochasz mnie. Powiedz. Oczywiście, że tak, słodki misiu. Tęsknię za tobą, Ashley. Bardzo tęsknię. Ashley? Ja za tobą też. Arnold by to zrobił. Sly by to zrobił. Nawet Barney by to zrobił. O, wiesz co, że wczoraj odpuściłem kolację, bo wtedy było ognisko? Tak, wiem. Czy ty to rozumiesz? Odpuściłem kolację! Tak, tak, wiem. Wiesz, ale nie rozumiesz. Chyba już wolałam, kiedy z sobą walczyli. Ja ich wtedy też nie lubiłem. Hej, młodzieży, uwaga, dziś wieczór wychodzimy w morze, więc jeśli macie jeszcze jakieś sprawy, to... To jest ostatni moment, teraz albo nigdy. Słyszałeś, co on powiedział? Tak, że dzisiaj wychodzimy w morze. Nie, powiedział teraz albo nigdy. Piątka. Idziemy! Gratuluję wam! Wyswobodziliście wasze ego i zamieniliście je w energię życiową. Jesteście gotowi deptać ogień. Tak jest! Sadanama, 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 sadanama! Brawo, Jimmy, brawo,
zadzwonił do mnie Tyler. Aha, no i? Najwyraźniej randka z tą moją rywalką była całkowitą pomyłką. I całą noc myślał o mnie, oczywiście. No cóż, to wspaniale. No, i jeżeli się z nim pogodzę, to mi coś kupił Tiffany'ego. Pewnie kolię z brylantów. Nie, ale jesteś blisko. Tak czy inaczej, znowu będziemy razem. Alex, chciałabym, żebyś wiedział, że gdyby nie twój program ratunkowy, nie wiem, czy bym przetrwała te ostatnie dni. Dziękuję. O, Alex? Tak? Cyk? Ale to było wspaniałe. Tak, bieganie po płonących węglach. I przez tę głupią rywalizację mogło nas to ominąć. Tak, ja mam już tego dosyć. Ja też, bracie. Jestem tak napompowany, że pewnie długo nie zasnę. Ja chyba też będę mieć bezsenną noc. Tak, ja niestety nie zasnę co najmniej do najbliższego wtorku. Tak? A więc ja nie zmrużę oka do środy. A tak? To wobec tego ja już pewnie nigdy nie zasnę. Świetnie. Wiesz, Ashley, to było fantastyczne. Sean i Jimmy przestali w końcu ze sobą walczyć i zgodnie przeszli po węglach. A potem Jimmy zmienił się w strasznego węża i połknął Shona w całości. A Cassidy i Max zdjęli wszystkie ciuchy i wskoczyli do rzeki pełnej pirani i wtedy... To świetnie. Ashley, czy ty słuchasz, co mówię? Daruj, kochanie, ale zdaje się, że myślami byłam daleko. Tak, w krainie Tylera. Ale są sprawy ważniejsze od niego, wiesz? Może masz rację. Na pewno masz rację.